11 dzień podróży kiją i wiszeć za koło podbiegunowe. Już coraz bliżej powrotu. Teraz jesteśmy na Lofotach i zobaczcie, w jakim pięknym miejscu dzisiaj spaliśmy. To jest nasz domek, cały z drewna. Ma to swoje plusy i minusy. Minusem na pewno jest to, że słychać sąsiadów, którzy na górze chodzili, bo wszystko jest z drewna. W nocy spadło około 30 cm śniegu i tak wyglądał rano nasz samochód. No i musiałem go odśnieżać, a że zapomniałem jakieś rzeczy do odśnieżania, no to musiałem zaimprowizować i wziąłem do tego kawałek kartonu i odśnieżyłem samochód. Następnie jeździliśmy cały dzień po Lofotach, zwiedzaliśmy piękne miejsce. Według nas Lofoty to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Tego dnia zastanawialiśmy się, czy nie zostać jeszcze jedną noc na Lofotach, no i zdecydowaliśmy się, jak znaleźliśmy takie piękne miejsce, jak teraz widzicie. Kosztowało ono nieco ponad 300 zł i to jest właśnie restauracja na dole, a na górze mieliśmy swój taki malutki apartament z aneksem kuchennym i pięknym widokiem i zobaczcie, jaki piękny księżyc mieliśmy w nocy.